O podjęcie wspólnych działań na rzecz poprowadzenia trasy Via Carpatia po śladzie transgranicznej drogi S8 apeluje poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz. Pierwotny i póki co aktualny plan przewiduje, że Via Carpatia poprowadzi podróżujących z Suwałk na południe przez Ełk. Jestem podobnie jak wiele samorządów, które w ostatnim czasie zawierały na ten temat głos, zdania, że najsensowniejszym, najkorzystniejszym dla rozwoju naszego województwa rozwiązaniem jest połączenie w standardzie drogi ekspresowej Suwałk, Augustowa, Suchowoli, Korycina, Białegostoku, czyli zbudowanie drogi ekspresowej Via Carpatia po trasie przebiegu drogi S8. Nie tylko samorządy stoją na identycznym stanowisku. Zwolennikiem takiej koncepcji jest również poseł Jarosław Zieliński. Zdaniem parlamentarzystów i samorządowców takie rozwiązanie jest korzystniejsze z wielu powodów. Zacznę od powodów ekonomicznych. Proponowana dzisiaj trasa przebiegu przez Ełk i Knyszyn jest o ponad 30 km dłuższa, jest wielokrotnie droższa w budowie, ponieważ zakłada budowę estakady nad Doliną Biebrzy w okolicach Goniądza, co spotyka się także, o czym będę mówił za chwilę, z gorącym sprzeciwem środowisk ekologicznych. Natomiast trasa przebiegu wzdłuż drogi S8 jest tańsza i, co ważne, znacznie mniej ingerująca w środowisko. Warto przypomnieć, że mamy już wydane decyzje środowiskowe dla budowy obwodnic Sztabina, dla budowy obwodnic Suchowoli, co oznacza, że jest już zgoda środowiskowa na to, aby przeprowadzić tamtędy budowę drogi. Trzeba tylko podjąć decyzję o tym, aby je przeprojektować i budować od razu w standardzie 2 plus 2, czyli w standardzie pełnej drogi ekspresowej. Jeżeli można przeprowadzić tamtędy drogę w standardzie 2 plus 1, to można z całą pewnością także zrobić przejście przez Biebrze w okolicach Sztabina w standardzie drogi pełnej ekspresowej 2 plus 2. Tyszkiewicz zapowiedział pilne złożenie interpelacji w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury. Jego zdaniem połączenie obu transgranicznych dróg w węźle Raczki jest najbardziej racjonalnym pomysłem. Ta droga będzie miała kluczowe znaczenie nie tylko dla województwa podlaskiego, ale również dla rozwoju Suwałk, zmagających się od zawsze z wykluczeniem komunikacyjnym. Suwałki są jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast regionu. Jeżeli mamy myśleć poważnie o przyszłości tego miasta, to ono musi być w nowoczesny sposób skomunikowane ze stolicą województwa. To jest interes mieszkańców, to jest także interes młodych ludzi, którzy chcą uczyć się, pracować. To zapewnia mobilność edukacyjną, mobilność na rynku pracy. Szybkie połączenie drogowe, droga ekspresowa jest niezbędna dla rozwoju Suwałk. Za koniecznością przeprojektowania zarówno drogi, jak i koncepcji komunikacyjnej jednoznacznie opowiedział się również suwalski radny Jacek Niedźwiecki. Wszystkie argumenty, te środowiskowe, kilometrowe, jak i ekonomiczne, przemawiają za tym, żeby ta trasa Via Carpatia szła przez Augustów. Dlatego apelujemy do władz samorządowych województwa i ogólnopolskich o trasę przez Augustów.